koniec dzisiaj pierwszego spotkania. 3-0 dla was. Można powiedzieć, no nie wywozicie tych punktów, zostają w niecieczy. Trzy punkty przed meczem. Obiecałeś mi 3 bramki, strzeliłeś 1. Okej, nie gniewam się, może być ta 1, chociaż widziałem, że tam szukałeś kolegów, piłka cię szukała, no ale nie można mieć zawsze wszystkiego, to jest oczywiście gra zespołowa. I to właśnie o to chciałem spytać, jak dzisiejszy mecz z perspektywy twojej, tutaj jak koledzy? Cóż, na pewno cała drużyna wykonała dobrą robotę w okresie przygotowawczym. Trenowaliśmy ciężko, właśnie po to, żeby przez cały sezon teraz mieć wyniki, mieć punkty, strzelać bramki, żeby mierzyć o pierwsze 3 miejsca co najmniej. To jest nasz cel i do tego będziemy dążyć. Z perspektywy dzisiejszego meczu jestem, myślę, że zadowolony z siebie, z kolegów. Wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty w defensywie, w ofensywie. Zresztą 3 bramki nie biorą się znikąd. Mówiłem, że strzelę osobiście 3 bramki. Wpadła 1. Bardzo, bardzo myślę, że ładna, efektywna, efektowna. Ale cieszy fakt, że koledzy strzelają, bo można mieć swoje indywidualne cele, można chcieć strzelać bramki, ale jeżeli moi koledzy strzelają i wygrywamy mecze, nie mam z tym żadnego problemu. No tak, to tutaj akurat było też widać, że jak była możliwość strzelenia z karnego, to zostawiłeś możliwość zdobycia bramki koledze, a mogłeś przecież też podejść do tego karnego i już byś miał wtedy 2. Także tutaj akurat fajna sytuacja jest i fajna sprawa z twojej strony. No dzisiaj bardzo gorąco, gramy, można powiedzieć, to jest pojedynek w słońcu, ale też można powiedzieć, że tak naprawdę no, pojedynek. No wyście przeważali, nie wiem, w ogóle czy wasi przeciwnicy dzisiaj wam zagrozili chociaż raz? Cóż, czy zagrozili? Na pewno po naszych błędach można było się przez chwilę martwić, że ta bramka może wpaść. Zdarzają nam się jeszcze błędy w defensywie, ale to nikt tego nie uniknie. Najlepsze drużyny na świecie też popełniają błędy i do tego trzeba po prostu podejść z zimną głową, nie podpalać się i starać się unikać tych błędów, uczyć się na nich i o to głównie chodzi. Co do tego karnego, w drużynie jest powiedziane, że ten, kto się czuje pewnie, strzela karne. Dzisiaj byłem wyznaczony ja albo Janek Koźlik. Cóż, Janek też jest pewnym zawodnikiem. Myślę, że do karnego aktualnie pewniejszy ode mnie, więc postanowiłem, że mu oddam ten rzut karny, bo wiem, że po prostu on go wykorzysta. I tyle, myślę. No właśnie, to jak mówimy już o rzucie karnym, no to też był rzut karny dla waszych rywali. Co pomyślałeś wtedy? No bo tutaj strzelasz bramkę, mecz zaczyna się bardzo dobrze dla was, a tu nagle opcja taka, że może być zaraz 1-1 i będzie troszeczkę nerwowo. Cóż, no na pewno strata bramki z karnego zwłaszcza nie podniosłoby nas. Musielibyśmy znowu zaatakować jeszcze mocniej, jeszcze szybciej. Na pewno byłaby to uciążliwa sytuacja, gdybyśmy stracili tą bramkę. Wielkie brawa dla Patryka Jęczego, który wybronił tą 11, bo tak naprawdę myślę, że uratował nam skórę w pierwszej połowie, broniąc tego karnego. Zyskaliśmy dużo pewności siebie. Karny oczywiście był, tak jak mówiłem, po błędzie w defensywie. Tego się nie da pozbyć. Błędy będą. Powtarzały się cały czas. No i cóż mogę rzec? Wielkie gratulacje dla Patryka, że postawił się tak wysoko i obronił 11 w pierwszej połowie. Gratuluję jeszcze raz. Na koniec życzę oczywiście kolejnych dobrych wyników. Idź pocieszyć się trochę z kolegami. Dziękuję. No hej. Do widzenia.